Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. własnego pomysłu na zmiany w ordynacji wyborczej, polskiej religijności czy Romana Bratnego. Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Tutaj pan Piotr Sulecki. Szanowny panie Stanisławie, sympatyk, słuchacz i czytelnik, choćby chciałby po raz pierwszy zadać panu pytania, ale za to od razu aż trzy. Pierwsze pytanie. Wielu polskich patriotów, w tym i 20-30-latków, mieszka prawdopodobnie tylko na jakiś czas poza granicami Polski. Bardzo to przeszkadza lewicy, która twierdzi, że emigranci nie powinni w ogóle wypowiadać się na sprawy naszego kraju. Co pan o tym sądzi? No, sądzę, że to jest stanowisko sprzeczne z konstytucją, dlatego że jeżeli ci ludzie są obywatelami polskimi, bo to jest istotne z punktu widzenia prawnego, no to mają takie same prawa polityczne jak i wszyscy inni, ponieważ konstytucja nie uzależnia zakresu praw politycznych od miejsca zamieszkania obywateli. Może mieszkać nawet na Księżycu, ale jakby mu się chciało przylecieć na głosowanie, to jasne. Natomiast jest jeszcze jeden problem z tym związany, że polscy obywatele mieszkający za granicą mają mimo to uszczuplone prawa polityczne, dlatego że nie mogą wystawiać własnych kandydatów, tylko muszą głosować na kandydatów wystawionych przez kogoś innego w okręgu wyborczym Warszawa-Śródmieście, przynajmniej według tej ordynacji obowiązującej. Dlatego właśnie postulowałem, żeby tę sprzeczność, to nadużycie konstytucyjne zlikwidować w ten sposób, by przyznać polskim obywatelom mieszkającym za granicą prawo wysuwania kandydatów w jakich okręgach. Ano, żeby okręgiem był kontynent. Ameryka Północna, czyli Stany Zjednoczone i Kanada, jeden okręg wyborczy i tam czterech posłów można było wybrać. Ameryka Środkowa i Południowa, drugi okręg wyborczy, czterech posłów. Europa, trzeci okręg wyborczy, czterech posłów. No i Australia i Azja, kolejny okręg wyborczy, czterech posłów. W ten sposób obywatele polscy mieszkający za granicą wybieraliby 16 posłów. Dlaczego 16? Ano dlatego, że 15 to jest minimum na utworzenie klubu poselskiego, przepraszam bardzo. A przewodniczący takiego klubu miałby prawo uczestnictwa w konwencie seniorów i wpływania na bieg prac legislacyjnych. 16 posłów nie spowodowałoby żadnej rewolucji, to bardzo dobrze. Natomiast dwie rzeczy by tu załatwione. Po pierwsze, tych 16 posłów mogłoby doprowadzić do tego, by Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie traktowało Polonii zagranicznej instrumentalnie, co niestety ma miejsce. No i druga sprawa, że takich posłów trzeba byłoby wybrać. No więc trzeba było wykonać pewne minimum organizacyjne. Trzeba było ich tam wysunąć, potem ich tam wylansować, potem ich wybrać. I tacy posłowie, jakby już zostali wybrani, to pewnie by chcieli być wybrani drugi raz. No i w związku z tym już we własnym interesie by pilnowali, żeby ta organizacja, która przyczyniła się do ich wyboru, nie rozleciała im się następnego dnia. I w ten sposób, bez gwałcenia kogokolwiek, mielibyśmy w ciągu 25-30 lat bardzo dobrze zorganizowane lobby polonijne za granicą. Więc to jest, warto się nad tym zastanowić. Natomiast lewica jak zwykle oczywiście się myli, to jasne. Drugie pytanie. Niektórzy stawiają znak równości pomiędzy polskim patriotyzmem a religijnością. Co ciekawe, ten znak równości stawiają zarówno z lewa, jak i z prawa, chociaż z różnych pobudek. A pan? Pytam jako patriota niewierzący, aczkolwiek uznający patriotów wierzących. No nie, patriotyzm i przynależność wyznaniowa
to nie są, nie można tu stawiać równości, znaku równości między tym, dlatego że obywatele polscy, którzy są patriotami, różne religie wyznają, do różnych związków wyznaniowych należą i nie to się liczy, jaką religię wyznają, tylko jak się zachowują, bo na przykład, o ile mi wiadomo, to wielce czcigodna Róża Thun jest katoliczką. No ale co z tego, że jest katoliczką, kiedy tam robi różne rzeczy takie obrzydliwe na arenie międzynarodowej, które niewątpliwie szkodzą polskim interesom państwowym. Więc no, nie można tu stawiać znaku równości między jednym a drugim. Trzecie pytanie. Poprzednia władza była jawnie antypatriotyczna. Obecna wyznaje udawany, fasadowy patriotyzm. Czy zgodzi się pan ze mną, że przy pominięciu innych wydatnych cech dwóch ostatnich ekip PO i PiS, głównie VAT zresztą, to z dwojga złego lepiej by już, aby to był już przynajmniej nie byli jawni antypatrioci. No ale tamci też nie są. Tu jest pewien, że tak powiem, podział amplua. Prawo i Sprawiedliwość i tam satelici uwodzą swoich wyznawców właśnie pobożnym patriotyzmem. Podczas kiedy obóz zdrady i zaprzaństwa, czyli to, co ich pan nazywa antypatriotami, uwodzą swoich tych wyznawców nowoczesnością, cokolwiek by to miało znaczyć. No, gdyby tak na przykład Platforma Obywatelska stanęła na nieubłaganym gruncie antypatriotyzmu, to oczywiście nie miałaby chyba rezonansu społecznego, chyba że negatywny rezonans społeczny, więc oni tego nie zrobią. Będą się podszywali, będą nam mówili, że nowoczesność to jest właśnie taki patriotyzm, że tam skarżenie na Polskę, obsługiwanie Polski na arenie międzynarodowej to jest patriotyzm, ten właśnie prawdziwy, najgłębszy i tak dalej. No ale to nie musimy w takie rzeczy wierzyć. Pan Jacek Dworzański. Szanowny panie Stanisławie, przeczytałem ostatnio książkę pod tytułem Made in Poland. Wywiad Rzekę ze Stanisławem Likiernikiem, czyli jednym z pierwowzorów postaci Kolumba z powieści Romana Bratnego. Przesłuchuje go tam dwóch funkcjonariuszy z obozu zdrady i zaprzaństwa, ale bohater daje im dzielny odpór. Moje pytanie brzmi, czy to jest dobry pomysł, aby polski bohater i wspaniała osobowość, jaką był pan Likiernik, wdawała się w polemiki z dziennikarzami Gazety Wyborczej czy Polityki? Moim zdaniem to dobrze, że on się z nimi wdał w polemiki, dlatego że wie pan, jeśli na przykład mnie by przesłuchiwali funkcjonariusze Gazety Wyborczej czy Polityki, no to nawet gdybym tam przemawiał językiem ludzi i aniołów, to zawsze by powiedzieli, a to tam nieważne, co on plecie, bo to jest antysemitnik i tak dalej. Panu Likiernikowi takiego zarzutu postawić nie mogą, więc tutaj oni są zapędzeni pod ścianę, oni są postawieni pod ścianę, a nie on. Także uważam, że to bardzo dobrze zrobił, że się na tę rozmowę zgodził. Nawiasem mówiąc, Roman Bratny to się nie nazywał Roman Bratny, tak naprawdę tylko Mularczyk. No ale to nieważne. I pytanie drugie. Jak ocenia pan samego Romana Bratnego, który musiał jakoś dogadać się z komunistami, aby wydać Kolumbów? Ponoć powiedział kiedyś, że powiedzieć 60% prawdy to lepiej niż nic nie powiedzieć. Dziękuję za odpowiedzi na moje wcześniejsze pytania. Liczę, że oświeci mnie pan znowu swoją wiedzą i głębokimi, trafnymi, jak zawsze, przemyśleniami. Życzę dużo zdrowia. No cóż. Wiemy, że AK-owcom przez dłuższy czas po wojnie to dobrze, jak nie wolno im było tylko jęknąć, bo tam przecież byli zabijani i więzieni, byli eksterminowani AK-owcy. Więc Roman Bratny był AK-owcem. Ponieważ chciał działać na niwie literackiej, a miał tutaj talent, bo trzeba powiedzieć, że Kolumbowie to jest powieść napisana z talentem,
W odróżnieniu od tam innych, już późniejszych tam czwartków ubogich, to uważam, że to hała. Natomiast Kolumbowie nie, dlatego że to jest książka, nawet jeśli nie w 100%, to w tych 60% prawdziwa. A jak mówił Józef Mackiewicz, tylko jedynie prawda jest ciekawa i dlatego ta książka jest ciekawa. Moim zdaniem no to Roman Bratny nie był tu wyjątkiem. Na jakiś formę modus vivendi z komunistami wszyscy musieli pójść, bo wbrew temu, co Józef Mackiewicz mówił, że no, tam miejsce antykomunisty to jest w więzieniu. No to, ale wszyscy nie mogli pójść do więzienia i na przykład prymas Wyszyński, któremu nikt antykomunizmu nie odmawiał, ani też patriotyzmu nikt nie odmawiał, to przecież poszedł z komunistami na kompromis. To, że oni tego kompromisu później nie dotrzymali, to jest całkiem inna sprawa. Ale potem, jak im się tu zaczął tyłek przypiekać, to Zenon Kliszko z Władysławem Bieńkowskim pojechali do niego, do Komańczy, żeby tylko tu wrócił do Warszawy i objął urzędowanie jako prymas Polski, dlatego że no, nie wiadomo było, czym się to wszystko skończy w 1956 roku. Więc Roman Bratny nie był wyjątkiem. Tak robili zdecydowana większość tych, którym tam zależało na tym, żeby no, jakieś formy życia zbiorowego mimo bolszewików zorganizować. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, kogo słuchanie szkodzi tak samo oraz bardziej jak słuchanie Lecha Wałęsy? Czy jest szansa, że trafimy pod opiekę stronnictwa chińskiego? Dlaczego główny kaczor Kaczyński tak często potyka się o własne nogi? No szansa, że trafimy pod opiekę stronnictwa chińskiego jest stosunkowo niewielka. Dlatego, że Chińczycy chyba nawet nie mają w Polsce agentury rozbudowanej w odróżnieniu od innych państw poważnych. Na przykład Niemcy mają bardzo dobrze rozbudowaną agenturę, Izrael ma bardzo dobrze rozbudowaną agenturę, Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozbudowaną agenturę, Francja trochę gorzej, Wielka Brytania trochę gorzej, a Chiny chyba nawet nie mają wcale, bo Chińczycy wolą rozmawiać z Niemcami. Uważają Niemcy za państwo poważne. No to nic dziwnego, dlatego że Polska siedzi w niemieckiej kieszeni. Poprzez instytucje Unii Europejskiej nasza złota pani tu komenderuje nas mężykami stanu, więc po co Chińczycy mieliby z nami rozmawiać, kiedy oni wolą rozmawiać z Niemcami? Kogo słuchanie szkodzi tak samo oraz bardziej jak słuchanie Lecha Wałęsy? No na przykład słuchanie mojej faworyty, wielce czcigodnej Joanny Scheuring-Wielgus. Myślę, że to nie ma żadnego powodu, żeby jej słuchać, bo ona nic mądrego nam nie powie. W związku z tym to jest strata czasu. Może to nie jest jakieś niebezpieczne słuchanie tego, co ona mówi, ale to jest strata czasu po prostu. No i dlaczego główny kaczor Kaczyński tak często potyka się o własne nogi? No ja uważam, że Jarosław Kaczyński jest wirtuozem intrygi, ale nie ma perspektywy takiej dalekosiężnej. No i w związku z tym czasami się zakiwa w tych intrygach. No właśnie teraz mamy coś tutaj, coś takiego w czasie rzeczywistym, że działalność intrygi Jarosława Kaczyńskiego mogą doprowadzić do rozpadu koalicji Zjednoczona Prawica, a nawet utraty większości parlamentarnej, podstawy parlamentarnej rządu. Tak było i w 2007 roku, kiedy Jarosław Kaczyński się zakiwał, więc to historia może się powtórzyć. Pan Wojciech Więckowski. Szanowny panie Stanisławie, po pierwsze,
Czy uważa pan, że arcybiskup Marek Jędraszewski kontynuuje tradycję wielkich pasterzy Kościoła Krakowskiego, jak kardynał Sapieha i Wojtyła? Wydaje się, że jako jeden z niewielu polskich pasterzy głosi Ewangelię w klasyczny sposób, nie zważając na to, czy komuś się to podoba, czy nie. Czy uważa pan, że za swoją bezkompromisową postawę wobec postępowców płaci brakiem biretu kardynalskiego, chyba kapelusza? I czy pana zdaniem w końcu zostanie kardynałem? No, to nie jest tak, że ordynariusz archidiecezji krakowskiej musi zostać kardynałem, ale tradycja kościelna jest taka, że na ogół ordynariusze archidiecezji krakowskiej awansowali do stopnia kardynała. No, bardzo możliwe, że w dykasteriach watykańskich postawa arcybiskupa Jędraszewskiego ze względu na to, co on mówi, ze względu na to, że tutaj znalazł się na celowniku postępactwa i mikrocefalii, że to jakoś powoduje. Natomiast rzeczywiście arcybiskup Jędraszewski w tym, co mówi, to ma właściwie rację i w dodatku głosi to bez, jak to się mówi językiem eklezjastycznym, nie ma względu na osoby. No to ładnie. Drugie pytanie. Dlaczego feministki z taką zawziętością zwalczają kobiety myślące inaczej i wyznające tradycyjny model rodziny, zatroskane o ognisko domowe? Rzekomo pragną wyboru dla kobiet, a wybór ma to do siebie, że jest w obie strony. Można być postępowym i można nie być. No ma pan całkowitą rację. Ja przypuszczam, że feministki po prostu nie są pewne swoich racji i dlatego tak emocjonalnie zwalczają te kobiety, które nie wyznają feminizmu. No bo na czym polega istota feminizmu, jeśli tutaj mogę tak skrótowo to scharakteryzować? Na tym, że feministki to są kobiety, które dały sobie wmówić, że są oprymowane przez męskie szowinistyczne świnie. No i że z tej opresji mogą je wyzwolić rewolucjoniści w rodzaju tam Roberta Biedronia czy Adriana Zandberga. No, są takie kobiety. Jedne kobiety są bardziej rozgarnięte, a inne mniej. No i im mniej rozgarnięta kobieta, tym łatwiej jej takie rzeczy wmówić. No i stąd, ale nie są pewne do końca, czy mają rację. W związku z tym tak się tam wściekają. To jest rodzaj frustracji. Trzecie. Co pan sądzi o Wincentym Witosie jako polityku? Z jakiego konkretnie powodu został on wtrącony do Berezy? Przecież raczej nie był radykalnym politykiem. Co pan sądzi o takim posunięciu sanacji? Czy byłby pan zwolennikiem powrotu do tego pomysłu wobec tych, którzy donoszą na Polskę do struktur unijnych? No, Wincenty Witos był politykiem dużego formatu. On zaczynał jako taki poseł ludowy z Galicji, był posłem do parlamentu wiedeńskiego. No i nabył tam doświadczenia parlamentarnego sporo. O jego postawę jego i w ogóle sposób politykowania trochę złośliwie, ale charakteryzuje taka powieść Juliusza Kadena Bandrowskiego Mateusz Bigda. W postaci Mateusza Bigdy Wincenty Witos właśnie został sportretowany i wyłania się tam postać polityka zręcznego, który w dodatku tam ma pewną wizję. No to właśnie dlatego się dostał do Berezy, bo sanacja nie tolerowała takich polityków, którzy nie tylko są wybitni i nie chcą
iść pod ich batutę, ale w dodatku no, są politykami większego formatu. Przypomnę, a poza tym jeszcze jest jeden powód, może być, że w 1920 roku, w sierpniu 1920 roku, Józef Piłsudski dostał załamania nerwowego i złożył na ręce właśnie premiera rządu obrony narodowej Wincentego Witosa rezygnację ze wszystkich stanowisk. Witos tego nie ogłaszał, żeby nie osłabiać morale narodu, a potem mu te wszystkie dokumenty zwrócił, więc bardzo możliwe, że to też odegrało pewną rolę. No, jestem krytyczny, bo to wtrącenie ludzi do obozu, do Berezy, to nie następowało na podstawie wyroku żadnego sądu, tylko to była arbitralna decyzja administracyjna. Tam bardzo poważni ludzie, oprócz polityków, to na przykład Stanisław Cat-Mackiewicz został do Berezy wtrącony za to, że no nie kucał przed tymi wszystkimi, na przykład przed takim panem Kirtiklisem, wojewodą wileńskim, który był człowiekiem no takim trochę niezbyt okrzesanym, że tak powiem, wojskowym. No i to oczywiście oni nie tolerowali takich rzeczy i potępiam takie praktyki, dlatego nie stosowałbym ich wobec tych, którzy donoszą na Polskę do struktur unijnych. Takie donosy można by, co prawda oni, znaczy nie wszyscy, bo na przykład europosłowie, to oni nie są przedstawicielami Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, ale niektórzy są. Znaczy nie mówię o europosłach, ale niektóre osobistości są, reprezentują Rzeczpospolitą Polską za granicą. Na przykład pan ambasador Schnepp, który był w Waszyngtonie ambasadorem, no i tam nie wszyscy uważali, że zachowuje się zgodnie z polskimi interesami państwowymi. No i, ale to na takich to jest artykuł 129 kodeksu karnego, który mówi o zdradzie dyplomatycznej, że kto jest upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, działa na szkodę polskich interesów, to podlega karze więzienia od roku do lat 10. To nie trzeba tu żadnej Berezy, zwykłe więzienia dla takich wystarczą. Pan Mikołaj Niesyto. Szanowny panie Stanisławie, wiem, że jest pan zwolennikiem wolnego rynku, ale zastanawia mnie pana spojrzenie na sprawę ochrony rynku krajowego. Czy powinny być jakieś regulacje ochraniające polski kapitał przed konkurencją zagranicy, jak na przykład cła? Moim zdaniem cła są szkodliwe, bo co to jest cło? To jest podatek nałożony na krajowego konsumenta. Powiedzmy, ja już to mówiłem, ale powtórzę. Powiedzmy, że mamy grupę polskich producentów wichajstrów, którzy no, produkują wichajstry, ale trochę drożej produkują niż inni, na przykład niż Chińczycy, i sprzedają je po 5 zł. A chińskie wichajstry można kupić za 2 zł już. No i oni mówią, no zaraz, my się domagamy tutaj ochrony polskiego kapitału i rynku wewnętrznego, dlatego domagamy się wprowadzenia cła zaporowego na chińskie wichajstry, tak żeby po opłaceniu cła chiński wichajster kosztował 6 zł. No to wtedy oczywiście polscy konsumenci, którzy bez wichajstrów nie potrafią wytrzymać, będą kupowali polskie wichajstry za 5 zł, a nie chińskie za 2 zł. Ale to oznacza, że możliwości, siła nabywcza polskiego konsumenta ulegnie osłabieniu, bo jak on płacił za chiński wichajster 2 zł, to jeszcze mu zostawały 3 zł, za które mógł kupić co innego. A teraz jak będzie musiał kupować wichajstry po 5 zł, to już te 3 zł nie będzie miał. Jego zdolności, siła nabywcza polskiego konsumenta zostanie w ten sposób osłabiona.
A co jest celem gospodarki? No celem gospodarki jest konsumpcja, więc jeżeli konsumpcja rośnie, no to znaczy, że gospodarka spełnia cel, dla którego istnieje. Jeżeli konsumpcja maleje, no to znaczy, że coś złego się dzieje. Zamiast wprowadzać cła zaporowe, to znacznie lepszą metodą ochrony własnego rynku jest obniżanie podatków. Jest obniżanie podatków producentom. To by wymagało, że tak powiem, pewnej ascezy ze strony środowisk politycznych, które by musiały troszeczkę ograniczyć dojenie Rzeczypospolitej. No ale to musimy się zdecydować, czy interes jest ważniejszy, czy interes państwa i interes obywateli, czy też interes biurokratycznych klik. No i to do tego się sprowadza cała sprawa. Pan Trevor Ochmanek, zacny panie redaktorze, czy pan wie, że za pana sprawą określenia cyklista, miłośnik cyklizmu nabierają nowego, jakże pozytywnego, w tym także pozytywistycznego znaczenia? No nie wiedziałem o tym, zwłaszcza, że ja o cyklizmie, raczej cyklizmem się nie zajmuję, ale widocznie pan tu używa jakiegoś szyfru, więc tu domyślam się, o co chodzi. No to jeśli o to chodzi, czego ja się domyślam, no to wiem, ale jeśli nie o to chodzi, to nie wiem. Pan Sebastian Sikorski. Szanowny panie Stanisławie, czy radziłby pan posłom Konfederacji zacząć rozmowy z polskim wojskiem? Wiem, że to obecnie brzydko mówiąc łajno, ale czy postępując sukcesywnie, takie nieoficjalne spotkania nie przyniosłyby pewnych dobrych, długofalowych skutków pana zdaniem? No, po pierwsze, nie zgadzam się z pana oceną wojska, bo to nie, ja tak nie uważam, żeby to był jakiś szajs, więc krzywdząca jest taka ocena, ale też nie jestem pewien, czy Konfederacja powinna rozmawiać z wojskiem, bo wojsko funkcjonuje w strukturach państwa, które przewidują no, dosyć wyraźne podporządkowanie sił zbrojnych określonym organom państwowym. I gdyby tak partie polityczne zaczęły tutaj na własną rękę z wojskiem rozmawiać, no to co by się okazało, że wojsko by się strasznie spolityzowało, duch partyjny by przeniknął do wojska, a nie ma nic gorszego jak duch partyjny w wojsku. I tym kategorycznym stwierdzeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu. Proszę bardzo. Kto według Pana ma większe szanse na wybory w Stanach Zjednoczonych? Nie wiem, od drugiego. Czy Donald Trump? Znaczy, nie wiem, bo nie ufam sondażom, bo media są, już nie ukrywają nawet takiej sympatii dla Hillary Clintonowej, więc nie wiem, czy te sondaże nie są pompowane. Prawdopodobnie są. Powiem tak, że Hillary Clintonowa nie jest osobą nową w polityce amerykańskiej. Ona była i pierwszą damą, żoną prezydenta była, więc coś tam w polityce już chociażby z tego powodu miała do czynienia. Potem była senatorem, już na własną rękę, wreszcie była sekretarzem stanu, czyli ministrem spraw zagranicznych, więc no, nie jest człowiekiem nowym w polityce. I z polskiego punktu widzenia, oceniając ją, trzeba powiedzieć, że od niej niczego dobrego spodziewać się nie możemy. Dlatego, że ona, będąc na stanowisku sekretarza stanu, pokazała, i to wielokrotnie, że Polskę traktuje wyłącznie jako skarbonkę dla żydowskich organizacji przemysłu Holokaustu. Więc nic dobrego od niej już się spodziewać nie możemy, bo jakby została prezydentem, to dokładnie by weszła w te same buty. Trump jest człowiekiem w polityce amerykańskiej zupełnie nowym. Zupełnie nowym. Co więcej, no, przynajmniej wykonał gest pod adresem polskiej społeczności, bo tam pojechał do Chicago i tam tego, co on tam zrobi naprawdę, to tam my nie wiemy, ale przynajmniej
tam pokazał, że tak, że chce tam nas jakoś skaptować, znaczy Polaków tam chce skaptować do swojej kandydatury. Po drugie, Trump z uwagi na to, że jest człowiekiem nowym, to gdyby został wybrany 8 listopada na prezydenta, to wtedy jako prezydent elekt będzie dopiero wprowadzany w rozmaite tajności przez wojsko i przez amerykański wywiad. Jemu mogą powiedzieć, no, panie prezydencie, to tak, pan tutaj tu mówił, ale my tu mamy takie projekty zaawansowane, które tutaj tego, i jak jemu to pokażą, to pod wpływem tych informacji obraz świata, jaki on w tej chwili ma w głowie, może mu się w sposób istotny zmienić. I dlatego Trump jest do kwadratu, można powiedzieć, niewiadomą. Dlatego. Ale ponieważ o Hilarzycy, no to właściwie już wiemy wszystko i niczego się nie spodziewamy, to jak on jest niewiadomą, to ja bym raczej ryzykował postawienie na niego. Ale to mówię, my na to nie mamy wpływu. Tym bardziej, że Polska, że Polonia amerykańska jest, nie bierze właściwie udziału w amerykańskiej polityce. Kiedy w ubiegłym roku byłem w Ameryce, miałem w 25 miastach spotkania z Polonią. I no, przekonywałem tam i działaczy, z którymi się spotykałem, i no, takich zwykłych ludzi, którzy, z którymi tam miałem okazję się zetknąć właśnie na takich spotkaniach, żeby starali się brać bardziej aktywny udział w polityce amerykańskiej. Na czym by to polegało? Na tym, żeby przekonali, starali się przekonywać polityków amerykańskich, że polskich głosów nie będą dostawali za darmo. Tak jak to Żydzi robią. Politycy amerykańscy wiedzą, że dostaną żydowskie głosy wtedy, kiedy coś zrobią dla Izraela. I gdyby Polonia amerykańska zaczęła w ten sposób postępować, to nie uchybiając w niczym obywatelskiej lojalności wobec Stanów Zjednoczonych, mogłaby oddać Polsce ogromne przysługi. Niestety Polonia amerykańska nie jest politycznie zintegrowana. To jest ogromna wada, bo potencjał jest duży, ale kompletnie niewykorzystany. Ja się przekonałem o tym, jak nawet w skali nie tam amerykańskiej, państwowej, tylko w skali miejskiej, jak przyjechałem do Chicago. Akurat były wybory do Rady Miejskiej. I Polonia w Chicago, no, jest najsilniejsza w całej Ameryce, w całych Stanach. Tam stanowi około 11% mieszkańców, ale wpływy z podatku dochodowego od Polonii, od Polaków, to jest ponad 35%. Więc to jest społeczność bogata, to widać, że jest bogata, chociażby po tym. Prawie połowa nieruchomości w Chicago należy do Polaków, bo on inwestuje, a któryś ma pieniądze, to kupuje nieruchomości po prostu. To jest typowy sposób inwestowania tam. Ukazują się w języku polskim dwa dzienniki formatu Rzeczypospolitej. Jest stacja telewizyjna, chyba z 8 rozgłośni radiowych, więc jest wszystko, co trzeba, żeby politycznie działać. A jak przyjechałem tam po raz pierwszy, to się ze zdumieniem przekonałem, że Polonia nie wystawia w ogóle żadnego swojego kandydata do Rady Miejskiej, tylko niektóre organizacje polskie wzywają do poparcia jakiegoś Murzyna z Partii Demokratycznej. No więc widać, że ten udział w polityce amerykańskiej jest zerowy. Jest zerowy. I to trzeba zmienić. No dobrze by było, żeby to zmienić. Ja uważałem, że może się przysłużyć. Jak byłem w Chicago u pana Spuli, to tam nawet on tam poprosił, żebym to przedstawił zarządowi Kongresu Polonii Amerykańskiej. I mówiłem, że trzeba by
obywateli polskich, którzy mieszkają w Ameryce, umożliwić im wystawianie kandydatów do Sejmu w Polsce. W jaki sposób? Bo konstytucja wcale nie ogranicza praw obywatelskich ze względu na miejsce zamieszkania. Obywatel polski jest obywatelem polskim, przysługują mu takie same prawa bez względu na to, czy mieszka w Polsce, czy mieszka poza Polską. W związku z tym, dlaczego właściwie polscy obywatele mieszkający za granicą są zmuszeni do głosowania na kandydatów wysuniętych w okręgu wyborczym Warszawa-Śródmieście, na wysunięcie których nie mają żadnego wpływu? W związku z tym trzeba zmienić ordynację wyborczą, powiadam, żeby obywatele polscy mieszkający za granicą mogli wystawiać własnych kandydatów w wyborach do Sejmu. Od razu się pojawia pytanie, no dobrze, ale w którym okręgu? Otóż zaproponowałem, żeby okręgiem wyborczym był kontynent. Ameryka Północna to jeden okręg wyborczy i jeden kandydat. Ameryka Środkowa i Południowa drugi okręg wyborczy i drugi kandydat. Europa i Afryka to trzeci okręg wyborczy i trzeci kandydat. I Azja z Australią to czwarty okręg wyborczy. Wystawialiby czterech kandydatów do Sejmu. Czterech kandydatów nie byłoby w stanie zrobić żadnej rewolucji. I to nawet dobrze, dlatego że no, jakby było na przykład ich 400, to mogliby przeforsować ustawy, których finansowe skutki obciążały Polaków mieszkających w Polsce. To wywołało bunt. Więc czterech posłów nie jest w stanie zrobić takich rzeczy i to bardzo dobrze, to jest ten margines bezpieczeństwa. Natomiast tych czterech posłów mogłoby jedną sprawę załatwić. Mianowicie zmusić Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby nie traktowało instrumentalnie Polonii amerykańskiej i nie próbowało tam jej rozgrywać, przenosząc różne przepychanki polityczne i personalne z Polski na grunt tamtejszy, co jest oczywiście szkodliwe i dla Polonii, i dla Polski. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest co innego. Takiego posła trzeba by było wybrać. Przecież to by wymagało jakiejś współpracy, no, z organizacji, współdziałania. Więc wymusiłoby po prostu polityczną integrację. Co więcej, taki poseł jakby został wybrany, to pewnie chciałby być wybrany drugi raz. I on już by pilnował, żeby ta organizacja, która przyczyniła się do jego wyboru, żeby się następnego dnia nie rozleciała. I tak, i właśnie o to chodzi, żeby takimi metodami sprzyjać politycznej integracji Polonii, żeby doprowadzić takimi metodami do powstania polskiego lobby politycznego w Stanach Zjednoczonych. No to trudne jest, ale trzeba próbować.